Jak zostać agentem nieruchomości? No to pytanie chyba najczęściej od Was otrzymuję, więc stwierdziłem, że tym bardziej, że się zbliża jesień, że powoli będziemy zmieniali tutaj zawody, sporo osób pewnie będzie chciało zostać właśnie tym agentem nieruchomości, więc pokrótce powiem, co według mnie teraz w 2023 roku, w zasadzie w końcówce powoli już tego roku, co należy według mnie zrobić, aby tym agentem zostać i zostać, właśnie dosłownie zostać na dłużej, więc zapraszam na ten odcinek. Tak jak wspomniałem, to pytanie chyba najczęściej otrzymuję od Was w wiadomościach prywatnych, szczególnie na Instagramie. Oj właśnie, od razu może powiem, jeśli ktoś ma jakieś pytania i chciałby o coś mnie zapytać, jeśli mam czas, oczywiście zawsze odpowiem, ale najprościej mnie będzie znaleźć na Instagramie i tam chyba najczęściej mogę na te wiadomości prywatne odpowiadać, więc jeśli mam czas, to tam odpisuję, więc zapraszam tutaj na mój kanał na Instagramie, tam link chyba mam cały czas w opisie. No ale po kolei. Jak zostać tym agentem nieruchomości? No to pytanie mam świadomość, że zadają tylko osoby, które nigdy w nieruchomościach, a przynajmniej w agencji nieruchomości, nigdy nie pracowały, więc nie do końca może wiedzą, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Pamiętajmy, że będąc agentem nieruchomości, no prezentujemy nieruchomości, najczęściej ogólnie mówiąc nieruchomości na sprzedaż, bądź nieruchomości na wynajem. I teraz w zależności kim... Jeśli będziemy chcieli zrobić jakąś specjalizację, no to albo się proponuje zająć na początku wynajmem, albo sprzedażą. No i tak samo, jeśli będziemy chcieli bardziej sprzedawać, przenośnie oczywiście, te nieruchomości, no to tutaj się koncentrujemy na obsłudze właścicieli nieruchomości. Jeśli będziemy chcieli wyszukiwać nieruchomości, tak to się nazwijmy, to będziemy bardziej pracowali tutaj na zlecenie tak zwanych kupujących, to możemy potocznie zrobić. To są dwie całkiem różniące się czynności, natomiast warto sobie już właśnie teraz zadać pytanie, co ja bym wolała robić, czy wyszukiwać, czy jestem dobrym detektywem, potrafię znaleźć informacje. To jest naprawdę bardzo cenna cecha, cenna umiejętność na tym rynku, jeśli chciałbym szukać na zlecenie. No ale oczywiście możemy w drugą stronę pójść, czyli po prostu właścicielowi pomóc w sprzedaży nieruchomości. No i to jest właśnie bardzo wyraźny wyraz, więc jeśli chcesz zostać agentem nieruchomości, to pamiętaj, że ten wraz przez całe życie będzie przez Ciebie szedł, czyli chcę pomóc właścicielowi sprzedać bądź wynająć jego nieruchomość. Jeszcze raz, pomóc. Czyli jeśli chcę komuś pomóc, to ktoś musi tej pomocy albo oczekiwać, najprawdopodobniej oczekiwać, tak? Kiedy ktoś oczekuje pomocy, no jeśli sam nie potrafi czegoś zrobić i tu jest koniec, kropka. Tak, jeśli sam czegoś nie potrafi dobrze zrobić. I teraz uwaga, oczywiście jest od razu pytanie klucz, że często właściciel myśli, że potrafi to zrobić, a nie potrafi. Edukowanie kogoś, że czegoś nie potrafi zrobić, jeśli mimo wszystko to zrobi, ale zrobi to źle, nie zawsze ma sens, bo nie każdego jesteśmy w stanie wyedukować. Często właściciele, szczególnie tańszych nieruchomości, myślą, że zrobią to po prostu dobrze. No i też ciężko im zabrać takiej możliwości, żeby coś samemu zrobili. Umówmy się, każdy, kto ogląda ten odcinek, myślę, że położy gładź tynkową w pokoju. Myślę, że każdy, no oczywiście każdy, kto ma sprawność ruchową. Natomiast to, jak ona będzie położona w stosunku do tego, jak mogłaby być położona, no to już są różne proporcje, tak? Pewnie z 15% oglądających położy to bardzo dobrze, pozostałe 30% położy to poprawnie, a pozostałe pewnie 50% no położy to tak, że tylko samemu się będzie z tego cieszyła, ale szczególnie na suficie mogą być kłopoty. I dokładnie tak jest w zawodzie agenta nieruchomości. Musisz od razu się zastanowić, co ty chcesz zrobić takiego, albo na czym ma polegać ta twoja praca, żeby tym ludziom robić dobrze. Głupio to może trochę brzmi, ale tam naprawdę też polega na tym, żeby robić dobrze. No i oczywiście jest duża grupa ludzi na rynku, która od razu z automatu potrzebuje agentów nieruchomości. Niestety to jest częściej w dużych miastach, od razu powiem. W dużych miastach, gdzie ludzie pracują, gdzie ludzie coraz bardziej są świadomi, że jednak mamy w aktualnych czasach bardzo dużą specjalizację i czasy, gdzie nasze babcie były jednocześnie krawcową, kucharką, na działce były ogrodniczkami jednocześnie, a dziadek był mechanikiem samochodowym, już to troszkę minęły, bo się technologia zmieniła, bo się konkurencja zmieniła i oczekiwania są większe. Natomiast w mniejszych miejscowościach jeszcze nadal potrafi być takie podejście, że my wszystko potrafimy zrobić. No i oczywiście, że potrafimy, i niektórzy naprawdę robią to bardzo dobrze, więc od początku idź z takim nastawieniem, jak chcesz robić dobrze tym klientom, żeby byli szczęśliwi. Bo jak będą szczęśliwi, to oni ci zapłacą za to szczęście. Natomiast jeśli nie będą szczęśliwi, tylko my się będziemy musieli jako agenci nieruchomości narzucać, no to zapłacą nam za karę.
I to takie będzie trochę błędne tutaj podejście do tego zawodu i między innymi z takiej sytuacji czasami jeszcze na forach jesteśmy oczerniani, o możliwe, że pod tym odcinkiem będzie dużo oczerniania na temat agentów, że są nierobami, są niepotrzebni i tak dalej. Natomiast uwierz mi, można moją tu historię nawet na YouTubie sprawdzić. Dzwonią do mnie ludzie z prośbą o pomoc, odpłatną pomoc tutaj w pośrednictwie. Także to nie jest tak, że my nie jesteśmy potrzebni. Naprawdę spora grupa ludzi potrzebuje agenta nieruchomości. No i teraz jak już do brzegu? Jak zacząć? W ogóle jak zacząć? Jak być tym agentem nieruchomości? Posłuchaj, jeśli chcesz zarabiać pieniądze w tym zawodzie, masz świadomość, że tutaj sprzedajemy drogie rzeczy. To nie są przypadkowe rzeczy, sprzedajemy drogie rzeczy. W tych rzeczach jest też trochę prawa, jest trochę przepisów, czasami nawet więcej przepisów niż tej sprzedaży, choć raczej w tych czasach przy mieszkaniówce więcej jest tej sprzedaży tych wnętrz niż tych przepisów. Ale trzeba będzie się tych przepisów nauczyć. Trzeba będzie się tych przepisów nauczyć i czym szybciej się tych przepisów nauczysz, tym szybciej przynajmniej część przepisową jako agentka nieruchomości bądź jako agent nieruchomości, no będziesz już miała to na koncie, więc pamiętaj, co masz zrobić później, lepiej zrób dziś, więc już od dziś się ucz. Od dziś się ucz tych przepisów naprawdę jest... Czy końca nigdy nie ma, w Polsce mamy tak dużo przepisów, natomiast tych podstawowych, żeby już rozmawiać, żeby się poruszać, naprawdę tego nie ma tak dużo i przez weekend można wstępnie przyswoić tę informację, później przez jakiś czas ją utrwalać, natomiast wstępne przyswojenie naprawdę przez weekend można jak najbardziej zrobić. Kolejna rzecz, no trzeba się nauczyć, jak pracować jako agent nieruchomości. I teraz od razu uwaga, no niestety takie pytanie od Was zadaję, otrzymuję, że chcę iść do agencji nieruchomości, nic nie umiem, ale agencja nieruchomości mnie nauczy. Słuchajcie, agencja to jest agencja nieruchomości, to nie jest agencja naukowa. Nie ma szansy, żeby agencja nieruchomości Ciebie nauczyła. Są agencje, które przyuczają, natomiast to będzie Twoja strata czasu. Jeśli przykładowo takie nauczenie solidne do pracy w agencji nieruchomości, nie wiem, wymaga może 2 tygodni, załóżmy, nazwijmy to potocznie 2 tygodni takiej suchej nauki, a później to trzeba oczywiście zmierzyć się od razu z praktyką. No to jeśli przez 2 tygodnie nawet znajdziesz agencję, która znajdzie dla Ciebie tyle czasu i będziesz przyjeżdżać do tej agencji i się uczyć, jak zarabiać te pieniądze w nieruchomościach, no to 2 tygodnie stracisz. Więc jeśli przez 2 tygodnie Ty wynajmujesz mieszkanie swoje w Warszawie, za 2 tygodnie, nie wiem, jak masz kawalerkę, zapłacisz 1000, za swoje pożywienie zapłacisz 1000, to już jesteś 2000 do tyłu, ale tylko z własnych kosztów pożywieniowo-mieszkalnych. Jeśli mieszkasz u rodziców, nadal oczywiście nie zapłacisz tego. Natomiast tylko za swoje wydatki zapłacisz. Natomiast przez te 2 tygodnie, będąc już dobrym agentem nieruchomości, może nie w pierwszych, ale o 2 tygodnie szybciej zarobisz dużo większą kwotę. Więc pójście do agencji nieruchomości jako osoba całkowicie zielona jest tak błędną decyzją ekonomiczną, że po prostu, że to jest właśnie takie myślenie, że ja nie zapłacę, że ja tutaj może oszczędzę za wiedzę, żeby pójść na jakieś porządne szkolenie czy na kurs, po to, że ma mnie agencja uczyć. Pamiętajmy, nawet jak nas nauczy, stracimy ten czas, a naprawdę w nieruchomościach się dużo więcej można zarobić niż te pieniądze, które wydamy na edukację. Więc pamiętajmy, zacznijmy od edukacji. Dlaczego od tego zacznijmy? No bo następnie będziemy wysyłali gdzieś CV. Więc jeśli nie pracowaliśmy do tej pory w agencji nieruchomości żadnej albo w czymś bardzo bliskim do agencji nieruchomości, no to musimy czymś przekonać tych rekruterów, żeby jednak zdecydowali się na kontakt z nami. Dobra agencja nieruchomości zieleniaków już raczej nie będzie brała. Wezmą tylko te, no, które po prostu muszą od czegoś zacząć. Oczywiście mają misję i chcą ludzi przyuczać. Natomiast czym lepsze będziemy mieli CV, tym lepiej, jeśli chociaż w CV napiszemy, że teraz w czasach nowożytnych przeszliśmy szkolenie, że się doszkoliliśmy, że wydaliśmy na to pieniądze, to dajemy wyraźny sygnał rekruterowi, że przynajmniej nie chcemy spróbować, tylko że będziemy poważni. Czy my bardziej damy sygnał do firmy, do agencji nieruchomości, że podchodzimy do tego na serio, tym większa szansa, że oni też do nas podejdą na serio. Więc jak najbardziej proponowałbym rozpocząć przygodę w nieruchomościach od nauki. Właśnie po to, żeby ją napisać w CV. Kolejna rzecz. Jeśli to CV wypadnie nam naprawdę fajnie, to będziemy mieli zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną. No i tam też trzeba o czymś rozmawiać. Słuchajcie, rozmowa trwa godzinę. Czasami może pół godziny, no ale godzina. No to co? Przez pierwsze 5 minut się przedstawię, porozmawiam o pogodzie. Kolejne 5 minut porozmawiam, dlaczego nieruchomości, tak? Przez kolejne 10 minut no powiem... No dlaczego ta agencja nieruchomości? Od razu namawiam. Oczywiście, wszędzie gdzie idźcie, dowiedzcie się jak najwięcej o tym biurze nieruchomości, żeby wypaść jakoś fajnie. No ale mam dopiero 20 minut. No trzeba trochę o tych nieruchomościach porozmawiać. Hello!
ktoś będzie chciał być może nam poświęcić czas, być może poprowadzić nas, jeśli tego oczekujemy, żeby nas poprowadził, no to być może tego będzie oczekiwał, więc my musimy trochę o tych nieruchomościach wiedzieć. Więc czym będziemy szybciej przygotowani, tym lepsze wrażenie zrobimy i być może naprawdę znajdziemy lepszą pracę. Więc tak wygląda przygotowanie do tego zawodu. Następnie trzeba wybrać jakieś fajne biuro. Czy są fajne biura, czy są niefajne biura? Wszystkie biura są fajne i wszystkie są niefajne. Biuro najlepiej dopasować po prostu do siebie. Jeśli moją jedyną motywacją albo taką najsilniejszą jest to, że kocham wnętrze, że chcę być w tych nieruchomościach, bo kocham wnętrze, bo to bardzo często słyszę, no to idziemy do takiej agencji, która przywiązuje dużą wagę do tych wnętrz, która robi metamorfozy, która naprawdę wymiernie pokazuje swoją pracę, tak? Czyli przyjęłam mieszkanie poprawne, prezentuję mieszkanie już fajne. Idźmy do takiej agencji, bo my się musimy tam spełniać, nie możemy być za karę. Jeśli chcemy iść do agencji tylko dlatego, że chcemy być w wolnym zawodzie, natomiast nie jesteśmy estetami, nie zależy nam na tym, ale lubimy bardzo mocno kontakt z klientem. No to idźmy do takiej agencji, która ma bardzo dużo ofert, która co przyjmie, co jest na rynku, to przyjmuje. No bo tam też w jakiś sposób być może się znajdziemy. Jeśli zależy nam na relacjach, na atmosferze w firmie, na tym, żeby się czegoś nauczyć, no to wybierzmy małą firmę. Taka, która jest bardziej kameralna. Taka, gdzie każdy każdego zna, gdzie być może każdy po pracy może iść z każdym na piwo i gdzie menadżer będzie miał czas dla każdego. Jeśli potrzebujemy się przyuczyć, także wybierzmy mniejszą firmę, która już jest trochę czasu na rynku, no bo tutaj ten menadżer będzie miał mniej ludzi pod opieką. Jeśli weźmiemy dużą mielonkę, po prostu ogromną firmę, no to tam oczywiście struktur może być więcej, ale może być trochę mniej dla Ciebie czasu. Natomiast to jest fajne wrzucenie na głęboką wodę, czyli od razu pojedziemy i albo sobie poradzisz, albo nie. Więc to biuro nieruchomości musimy wybrać pod siebie. Czym bardziej będziemy przygotowani, zarówno w papierach naszych, jak i w wiedzy, tym większa szansa, że to my będziemy mogli wybrać, w którym biurze będziemy pracowali, a nie które biuro się na nas zdecyduje. Bo jak będziemy po prostu tacy przypadkowi z ulicy i tylko nas pasja i ciekawość do tego zawodu będzie ciągnęła, no to wtedy rzeczywiście może się okazać, że tylko nieliczni nas zaproszą na rozmowę. A na tych rozmowach też trzeba fajnie wypaść. I może się okazać, że my do 30 biur nieruchomości wyślemy CV, no a od jednego jakiegoś, no po prostu może nie takiego, który był do końca naszym marzeniem, rozpoczniemy. Choć pamiętajcie, w każdym biurze można się czegoś nauczyć i już sama możliwość pracy w biurze nieruchomości jak najbardziej powinna być czymś fajnym. Więc agenci nieruchomości, ogólnie idą fajne czasy dla nieruchomości, także trzymam kciukasy za Wasz rozwój. I pamiętajcie, najważniejsze się przygotować do tego zawodu. Później bardzo istotne jest, aby był kontakt z ludźmi. Musimy tych ludzi lubić i być w ruchu. I mieć samą dyscyplinę. Jeśli te cztery rzeczy będą zrobione, będziecie dobrymi agentami nieruchomości, za co trzymam kciuki.